Dzisiejsza akcja ma na celu skontrolowanie jak największej ilości kierujących pojazdami pod kątem prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Do chwili obecnej skontrolowaliśmy ponad 50 kierujących. Na chwilę obecną dwóch kierowców jest w stanie po użyciu alkoholu. W stosunku do nich zostaną skierowane wnioski do Sądu Grodzkiego. Mam ustawionych 10 policjantów z próbnikami trzeźwości. Myślę, że tego typu działania przeprowadzane przez policję są potrzebne jak najbardziej do tego, by wyłapać pijanych kierowców, bo oni są potencjalnym zagrożeniem na drodze dla dzieci i tak dalej.